13 kwietnia na placu imienia Teodora Stosika w Zawierciu uczczono 78. rocznicę Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Nasze polskie święto państwowe. Oddajemy hołd ofiarom zamordowanych przez agresorów sowieckich, polskich oficerów, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy, profesorów i nauczycieli, osoby duchowne i cywilne. Władze sowieckie wymordowały ponad 21 tysięcy osób. Jeńców wywożono z więzień z terenów okupowanej Polski przez Związek Sowiecki po agresji na Polskę 17 września 1939. W uroczystości wzięli udział zawierciańscy kombatanci, funkcjonariusze policji, władze miasta i powiatu oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Historia ma jeden niezaprzeczalny wymiar, a więc jest prawdziwa. Ale równocześnie w różnych dziejach naszej państwowości ta historia często była przemilczana, ta historia często była przekłamana. I cieszę się bardzo, a szczególnie zwracam się tu do naszej zawierciańskiej młodzieży, że dzisiaj możemy mówić o naszej prawdziwej historii, o prawdziwej historii nie tylko miasta Zawiercia, ale również o historii naszego państwa. To, że dzisiaj stoimy tutaj i otwarcie publicznie mówimy o mordach katyńskich, bo Katyń to jest symbol mordu dokonanego na oficerach Wojska Polskiego i na polskiej inteligencji. Ta historia była przemilczana i zakłamywana przez wiele lat. Nawet jeszcze w 70 roku ówczesna władza przekonywała nas o tym, że to zrobili Niemcy. Zebrani na uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem nieznanego żołnierza oraz uczcili pamięć ofiar minutą ciszy, a uczniowie zawierciańskich szkół przygotowali krótki program artystyczny. Widzisz nade mną cię, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po niebo kres. Powiedz niebo bywa, pełne wichrów i burz. Z lotu ptaka już nie widać róż. To wolność, to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobre w oczach ich. I szczęście, wolność, to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk